Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. O śmierci duchownego poinformowało Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć. Z ogromnym bólem i głębokim żalem informujemy, że dzisiaj o 8 rano w szpitalu w Chrzanowie zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Czytamy na platformie X w komunikacie Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. W ostatnich latach ksiądz ciężko chorował. Chorobę potwierdził w mediach społecznościowych także jego znajomy, doktor habilitowany profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego Bogusław Paś. Wydawało się, że wygrał z rakiem, ale jednak choroba się rozwijała, przekazał. Duchownego w mediach społecznościowych żegnają politycy. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski był zaangażowany w działalność dobroczynną i pomoc niepełnosprawnym. W 1987 roku współzakładał Fundację imienia brata Alberta, zajmującą się pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzącą 36 placówek na terenie Polski. Znany był także z radykalnych poglądów w kwestiach związanych z rozliczeniem władz PRL-u. Mocno angażował się także w oczyszczenie Kościoła katolickiego z księży pedofilów.